curby, maw. A maw to jest płaszczka, tak? Nie, maw to jest, co to jest? Nie wiem, co to. A maw? A to jest tylko w nocy, czy nie? A radar? Maw jest tylko w nocy. 1 200 000. Ja pierdzielę. Partiatik! Live! Reklama! Siema widzowie, krótka reklama podczas łowienia rybek. Oczywiście Eneba, najtańsze giereczki. Tutaj szybko wyjaśnię, najlepiej wejdź w któryś link w opisie, jeżeli chcesz skorzystać. A ja tutaj już wszystko tłumaczę, mamy Enebę. Na początek możesz sobie wpisać LOL, kliknąć Enter, zobacz jakieś rzeczy do ligi, ale najlepiej wejdź w Games i Steam Games. Nie ukrywam, zajrzałem tu już wcześniej. I co najlepsze, GTA San Andreas dość wysoko, bo jest popularne. Czemu? Czemu jest tak wysoko GTA San Andreas? Stara gierka. Po pierwsze wyszedł wychodzi remaster, więc jest głośno. Po drugie, gierka znika ze Steama i ze innych gówien. Nie jestem pewien, czy ze wszystkiego, ale na pewno na Steamie już nie da się tego gówna kupić. GTA San... O, widzicie, jest tylko GTA 5 do kupienia, także GTA San Andreas możesz nadal dodać do swojej listy gierek na Steamie. Klasyczne, nieremasterowane, wiadomo. Także co, najlepiej wejdź sobie jak chcesz i kup. To jest ilość ograniczona. Czasem są gierki wyprzedane na Enebie, także możesz sprawdzić lepiej, nie wiem ile czasu oglądasz to po dodaniu tego filmu, ale sprawdź, czy nadal jest dostępne. 18,80 cena zarobista, w sumie tanio za taką giga klasykę. Jest Partiatix 3. Apple, o, 55 groszy taniej, 3%, ale jeżeli będziesz korzystał tylko z Eneby, to trochę się zbierze z tych 3% po długim czasie. Plus gierki są same w sobie dużo taniej, z kodzikiem jeszcze lepiej. Także zapraszam, dzięki widzu. Dzięki widzowie, bo to dzięki wam jest partner, kocham was, siema. To luj, łódki nie kupimy. Nie, poczekaj. Lepiej radar czy łódkę? Trzeba po prostu zarobić szybko, poczekajcie, on giga plan. Lecimy na sam dół i zarobimy. Pierwszy syfi. Radar? No syfie w dupę! Nie ciebie chciałem nawet. Z pierwszej. No nie ty! No kupię radar, kupię. Za daleko zarzucam tą wędką, za mocna jest. Okej, okay, w szarku łapiesz tam bombata, a bombat przypływa automatycznie do bomby, tak jak do kuli. To wystarczy mi to, no łapię go na tego, na kulę, na S. Ja już wiem co i ja, za rok łapiem. No puść to w dupę, w śmieciu, no dobra, chodź. Chcesz się napijewszeć, to chodź. Chcę tą rybę za 400 000 złowić na dole, wiecie którą? I sobie szybko zakupy zrobimy. Teraz mi psycha siądzie, jak tak dalej pójdzie. Odpłynę kawałek, bo tu się łowić nie da. Za dużo gówna się narespiło. Jakaś czapa była. Lecimy po rybkę drogą. One gdzieś tu były, pamiętam. Czapa na ebayda dużego? Która? Która, która? Ta tutaj? Dużego bejta? Ta czapa? Ty! Ale to małe rybki się nie... A nie, to sprzedam... Jak coś tego, ulepszenie. I się będą małe rybki łapać. O nie, medium bait to jest jaki? To jest z małej ryby chyba, tak? Tak, dobra, to git. To oddaję. To będą się łapać małe ryby na dole. To jest ten tygrysi, to był w dupie mam. Dobra, dajcie tego gówniaka tam. Nie opłaca się? Co się nie opłaca?
Jakieś czapy różne leżą. To jest ta, co nos daje? Tak? Ale ja nocy na razie nie potrzebuję. Złowiłem to, co chciałem. Kurde, gdzie są te ryby drogie? Ty, bo tu Cave Shark chyba z tej strony gdzieś był. Ja go nie złapię, stracę tylko tego, zarzutkę. No to jest gówno warte! Jakieś 40 koła. Najlepsza czapa, co daje bateria? 30 minut? A no tak, bo ja teraz mam krótsze o! Co to było tutaj? O, jest! Ciebie szukałem. Chodź tutaj. I 400 koła do kieszonki. Jak miło. Ojojoj. Tędy wrócisz? Na S, w dupę. 400 koła, siema. Weź czapę, co nas daje, będziesz miał weku. A, no tak, bo się czapki da kupować. Racja. Te małe złap tym razem. A właśnie, spróbuję, spróbuję. Czekaj. Czekaj, one się powinny łapać na to, czy nie? Czy na średni się łapią? Nie, one się nie złapią. A dobra, nie zrobiłem tego. Nie złapiesz ich? To jak się je łapie w dupę? No ja chcę je złapać. O, złapię w ten sposób. Czuję to, czuję. Nie, one się nie złapią na taki. To są małe ryby czy średnie? Średnie, no to się złapią. Kurde, no nie złapią się. No łapcie to! To jest bug? No to luj z tym, to co ja mam zrobić? No ale przecież one pływają obok tej! Coś mnie tu wkręcacie, sadgę. O, coraz dalej są, odda. Zobaczcie, zobaczcie, odbugowałem grę chyba. One wtedy odlatują, bo wczoraj już tak zrobiłem. W nocy pływają. Czekajcie. Latające ryby. Dobra, co ten nowy radar daje? Fajny. Teraz widać chociaż, co się dzieje. Dobra. Co my mamy do złapania? Płaszczkę i tego. Aha, dobra, to łapiemy śmiecia. Tylko na średniego baita się nie złapie tego. Tylko gówna na dole. To muszę się pozbyć średniego baita. To złapię płaszczkę teraz. Nad wodą trzeba było sprzedać. A, jak na wędce trzymałem. A, rzeczywiście, może oddać. Czapkę nocną zaraz łapię. Rybę, co w albumie jest nadgryziona, zaraz, zaraz. Ale ja już na później to zrobiłem, Felix. Nie da się jej potem wziąć na tego. O czym ty mi gadasz? Nie da się ją potem wziąć na wędkę, którą odłożyłem.
Dobra, nie, no nie rzucę. Co to jest? Co to? Czekajcie, tu coś pływa. Co to jest? Płaszczki to ja nie widzę. A to gówno ja mam? Ty, nie mam tego, wezmę. Ty, co jest z tym? Co jest? Co to za gówno? $500 to jest warte. A te żółte. Już łapię, już łapię. W sensie te małe? Tu jest chyba płaszczka, co to jest? Nie, to chyba nie płaszczka. Płaszczka jest dalej, muszę być. To? Czy te, o te wam chodzi? Eloy. Dobra, luj z tymi pieniędzmi. W sensie przydałyby się, bo nie mam siana na łódź. Ale wiecie co? Ja idę po kamień i łapiemy Cave Sharka. Tylko gdzie on jest? Na początku łapy, czy bardziej na prawo? Ten cave. Ty, pokazuje to w głębi, fajne. Dobra, daj kamień. Nie na kamień, a na bombę? To się łapie na tą rybę w dupę. I pije, szajcie shrimpy na Twitch. W sensie te, krewetki, to krewetki. Shrimp. Co za czapa, Worf? Ja mam krewetkę już w albumie. A ta, bo budowniczy brać? Pieprze to na razie łapie szarka. Jakieś gówna tu pływają w kółko, to je ominęsz sprytnie. Gdzie te kamienie zasrane? Kamienie mi pokażą na mapie? Bo nie widzę. Jest, o jest ta czapa. A to wezmę czapę teraz. Zaraz tu wrócę. Nie bierz jej na potem, bo ja potem będę mógł ją ten. A żeby tą czapę zdobyć. To żeby tą założyć, to wracam do siebie i po prostu mogę ją kupić, tak? Tak. No puść to w dupę. No co ty pieprzysz, tygrysi śmieciu? Cię do kwasu wpieprzę, jak cię złowię. Co to za gówno? No pieprz się, rybko! Dzięki. Dobra, zaraz to będzie. O, tutaj gdzieś jest ten kamień. A ta czapka taka turecka, to co ona daje? Dobra, teraz szukamy tej rybki takiej śmiesznej. O, jest. I teraz gdzie będzie ten śmietnik? On się złapie nawet na nadgryzioną? Niżej zejdę. Tak. To on? To jest on? Ale jest. Proszę, nie dotykaj tego. No chodź tu! Tera! Kurde! Chodź, szmato. Do puszki cię schowam z olejem.
No chodź tu, co ty pieprzesz jakieś bączki, idioto. Lecimy. Lecisz! Chodź tutaj. Prejgę, prejgę. Chyba leci na talerz. Już cię zamówił premier Mongolii. Będziesz jedzony. Nara. Ez? 800 koła, siema. Wróćmy się. Łódka stanie się wolniejsza, ale... Ale co ty gadasz, Jolk? Która czerwona czapka? Zarzuć to na tył, lepiej to sprzedam. Ładnie, ładnie, złapaliśmy to ścierwo pieprzone. A, ta turecka? O kurde, to niezłe. Może złapałbym ją. Ile łódka nowa? 1,5 miliona. To jest najlepsza łódź z gry, tak? W sensie... Nie ma tak, że na przykład przedostatnia jest lepsza, bo coś tam. O... Nie. Tu są czapki. No mogę zrobić tamtą w sumie, macie rację. To jest ta na noc, ale to jej nie chcę. Pójdę po tą... Czyli na tureckiej czapce lepiej się zwija nitkę, tak? Ma w łap, ale na tej łodzi nie złapię, bo nie podpływam tam. Dobra, to co to jest? Pink Kisser. Albo Curby. Curby było w nocy? A i to jest... A, jest Pink Kisser. Aha, Rafa Koralowa. Ej, to jest tam. To wiem, gdzie to jest. Tak. Czapkę, która zmienia muzyczkę. Nie no, na razie nie chcę. Jaka gierka po Cat Goes Fishing? Planuję Sword and Sandals steamową wersję jutro. Zacząć. Jeżeli stream będzie, ale tak na 90% będzie. Czyli, a zazwyczaj jest na 50 i jest. Dobra, chcę tego Pink Kissera złapać. Pokaż. Dobra, a Curby to jest w nocy tylko? Nie, Curby jest też dzień. I gdzie będzie mniej więcej? Max prawo? Widziałem ją już. Ja ślepy. Dobra, dajcie średnią. Nie, ja chcę tego Pink Kissera złapać. Pink Kisser będzie tam. Czekaj. Czyli Pink Kisser tu będzie, nie? W tym miejscu powinien być. Z tego co ja rozumiem. Tam jest tak dużo ryb, że nie wiem, czy to się uda. To jest Pink Kisser? Tamten? To jest to gówno? Tak. Złapiemy to gówno, jak już jest. Aha, to zmienia muzyczkę. Na razie nie, ale potem przetestuję, jak wrócimy do portu. Wiesz, ja ma na co mi zmieniona muzyczka. Se w dupę mogę wyciszyć grę. Ale dla easter egga, dla widza, włączę potem. Ty, jaka bombą muszę przegonić te gówna, bo chyba się tego nie uda. To jest to, tak? Oby się zaliczyło, bo szaleje. Chodź ty śmieciu. Dużo warte to ścierwo. Dobra, maw i nie złapie. A Curby gdzie będzie? Mityczna ta czapa. I dobrze. Na razie nie łapię. Ale łatwy ten Cave Shark był. Też na prawo jest ten Curby. A czekajcie, bo to są średnie ryby czy małe? Jak średnie, to niepotrzebnie zarzuciłem. Bo mam tylko mały bait.
To muszę średnią rybę złapać, żeby to zrobić. Co to jest? Kurde, tam to chce. To jest... Co to? No kurde, za wolne jest to gówno, no nie złapię się. Luj, tego śmiecia złapię. 40 koła się złapało, to git. Aha, mawa się łapie na tą, na tego świetlika. Cały album pełny? No może tak zrobimy. Czemu nie? Giga przyjemna ta gierka, więc nic za tego nie mam. Dobra, maw na świetlika, a curby to jest średnia ryba, tak? To spróbuję złapać, tam max prawa, ale ja dalej nie mogę płynąć, chyba muszę mieć nową łódź, żeby to złapać. Dalej nie zarzucę. Czemu ta spiewsza? Chodź tu. Czemu się nie łapie? To jest mała ryba? Co w dupę jest? O, to złapiemy, bo tego nie mam chyba tutaj. Co to za ścierwo? Ale polik. Ty, ja muszę mieć tą czapkę chyba specjalną na przyciąganie, tą turecką. Bo no to za ciężkie już jest. Mam najlepszą tą, a nie mogę złapać jakiegoś gówna. Ta, zaraz ją znajdę. Stuka! Nice. Dzięki magiczny Tygrys, dzięki za suba, witaj! Która jest? Pół do drugiej, ja pierdzielę. Jutro chyba też tą grę będziemy grać w takim razie. Ej, tego chyba nie mam. Spróbuję tamtego złapać, ale chyba na tej łodzi nie da rady, bo dalej nie zarzuca, ja. Chyba, że to jest to. Wtedy ta. Co to było? To jest to? Curby? Nie. Curby pole. Ale tego też nie mam, to gidzę złapałem. Dobra, jak curby to po lewo od rafy. Bez rakiety zarzucaj luj. A nie, to nie doleci. Nie, tak gówno zrobiłem. Pod tobą? A, to dobrze leci. To jest puf. To jest to? Tutaj? Tego nie widzę. Tu jest jakieś gówno. Nie no, z małym baitem to ja nigdzie nie złapę nic. Ja mam mały bait obecnie. Tutaj jest shrimp. Puszę się z ciekawego. To nie to. Mogę to niby złapać, żeby mieć tego. A właśnie, squirtle jeszcze jest. Co to za gówno? To jest curby? To zielone? Kurde, tych dużo tu było, tylko teraz trzeba go znaleźć. Się spłoszyły debilaki. A ja tam dalej nie mogę popłynąć, a one tu pływają, to są chyba one tu. Ja pierdzielę. Tutaj ten squirtle jest, chętnie go przygarnę. O, tu są, one, tak, 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 to one. Tutaj, 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 lecimy na nie. Chodź tu, szmato. Dobra, mamy. Czekajcie, to dołowię jeszcze jedną rybę. Tego ma będzie na nową łódź. To sobie popłyniemy tam dalej. Tylko tego squirtla bym chciał wyłowić.
To mam plan. Złapię tę mecha rybę na średni bait i tego squirtla potem. Co za czapa? Gdzie ten squirtle poleciał? To jest on tutaj? Chyba tak. Kurde, już spieprzył. Nie oddaję życia. Jecha bombą muszę. Daj czap. Co to za gówno? Możesz zobaczyć zasięg widzenia każdej ryby. Zasięg ich widzenia jest ukazanego okno. Hitbox, no, pierwszy to. Ta obecna moja lepsza. Słyszę skrzek! Słyszę skrzeki z rzeki, 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 słyszę skrzek! Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek! Słyszę skrzeki, słyszę